Dzień dobry i witam ze słonecznej Kalifornii. Trochę pada w Warszawie, więc biegnę sobie. A czemu by nie? Zaczyna się ten wspaniały okres roku, gdzie poza słoneczną Kalifornią w formie słońca codziennego potrzebna jest odrobinkę woli, żeby czuć słoneczną Kalifornię wewnątrz, mimo że na zewnątrz jest bardzo brutalnie. I już po treningu, po śniadanku ruszam właśnie do notariusza. Jadę się do notariusza znowu z Damianem, podpisujemy różne umowy, kupujemy udziały, sprzedajemy udziały, tego typu rzeczy, więc zapraszam. I już jesteśmy z Damianem. Damian Mazurek, którego pewnie znacie. Razem otwieraliśmy Chmurowisko i teraz, co jest bardzo ciekawe, nie to, że mieliśmy firmę razem i dalej mamy, to jeszcze Damian założył swoją firmę z boku, czyli Gedeus. Mirek założył drugą firmę z boku, czyli Akademia. I dwie dość dobrze wypaliły, więc teraz stworzyliśmy grupę Mazuko. Uwaga, od czego pochodzi nazwa Mazuko? A to może zostawimy już pytanie w komentarzach. Skąd pochodzi nazwa Mazuko? To uwaga, to jest bardzo trudne pytanie. Nie polecam używać Google'a do tego, bo można wpaść na dziwne strony internetowe. Natomiast skąd pochodzi te? I czym będziemy się zajmować, to powiem za chwilę, bo my teraz bierzemy się za kwestię strategicznego planowania. Ale jeszcze jedną rzecz pokażę. Potrzymasz chwilę mikrofon? Znaczy mikrofon ten. Marta Pawelec, do której info jest poniżej. Któregoś dnia Marta chyba skomentowała jakiś jeden z moich komentarzy. Ja czasami wchodzę na profile ludzi i zobaczyłem, że Marta zajmuje się tworzeniem grafik różnych części ciała, mózgu, anatomii itd. I umówiliśmy się, że zrobimy pracę, za którą zapłaciłem, bo trzeba płacić za dobrą pracę. I proszę bardzo, oto wynik pracy. Co to jest napisane, bo nie widzę? Remember that it's all in your head. Tak, więc ośmiornica, mózg, czyli wszystko, czego potrzebujemy, żeby wystartować z projektem Long Life Project, który będzie rozwijany też w grupie Mazuko. Plus jeszcze dostałem prezent dodatkowy. To może będzie podkładka pod w ogóle grupę Mazuko, czyli sama ośmiornica bez mózgu. O. Tak więc my się zbieramy z Damianem za... Czemu? My się zbieramy z Damianem za planowanie prac operacyjnych, bo niedługo będzie się bardzo dużo działo. I zatrudnienia, i nowe projekty, i nowe firmy. No i zapraszam do obserwowania, a za chwilę w ogóle powiem, tylko się przełączę na kamerę, czym się będzie zajmowała grupa Mazuko. O! Mogę ten? Jak najbardziej. Więc tak, cała idea z grupą Mazuko jest bardzo prosta i opiera się w sumie o 3 książki, bo nie wiem, czy wiesz, o tym mówię dużo. Całe kwestie związane z tym, jak działa mój biznes, to są rzeczy, które zostały wyuczone w jakiś sposób. To nie ma żadnego rocket science. Można wziąć książki, które przeczytałem, nawet te książki też opisuję na blogu trzypoziomy.pl. Przejść przez nie i się zobaczy, że większość rzeczy jest wdrożone. Ja nie jestem osobą, która mówi, że wymyślam pewne rzeczy. Ja po prostu biorę książki, patrzę, o, to działa w tych książkach. W wielu książkach ten sam model działa i wdrażam go u siebie. I okazuje się, że też działa. Tak powstało Chmurowisko, tak powstała Akademia, tak powstają inne projekty. Czasami oczywiście są wzloty i są upadki, ale elementy, które czytamy w książkach, jak działa biznes, jak działa finanse, jak działa marketing, jak działa sprzedaż, to są rzeczy, które już są, więc ja też inwestuję bardzo mocno w swoją edukację. Wczoraj nawet z Damianem się zastanawialiśmy i wyszło, że w tym roku wydałem około 5 000 złotych na książki i około 20 000 złotych na kursy online. Żeby nie było, dużo się edukuję, bo zauważyłem połączenie w swojej głowie, że jeżeli edukuję się, to przychody w moich firmach rosną, a ja odzyskuję więcej czasu, więc okej, więc to jest punkt wyjściowy. I teraz wyszliśmy z Damianem z takiego założenia, bo otworzyliśmy razem firmę Chmurowisko na początku. Damian otworzył potem firmę Gedeus, która też mu się rozwija. Ja otworzyłem Akademię i firmy zaczęły się dobrze rozwijać i postanowiliśmy właśnie stworzyć grupę Mazuko. Natomiast poszliśmy w taki sposób, że to było jak najprostsze, czyli oparliśmy to o 3 książki. How to Get Rich, The Outsiders i Good to Great. I znowu nawet zapisy z tej książki można znaleźć w umowie spółki, co jest bardzo ciekawe. The Outsiders, książka o najlepszych CEO w historii i dlaczego byli skuteczni. I Good to Great, książka o firmach, które były przez pewien czas na takim poziomie i potem coś się działo i były na takim poziomie, jeśli chodzi o wzrosty. I co jest bardzo ciekawe, wiele elementów się powtarza w tych książkach, więc po prostu doszliśmy do wniosku, że nie ma innej opcji, zróbmy firmę kapitałową, która będzie w ten sposób działała. I teraz problem jest oczywiście taki, że i Damian i ja mamy 24 godziny, więc pomyśleliśmy, co możemy zrobić, żeby dać najwięcej wartości światu i nam. No, potrzebujemy mieć dwie rzeczy. Potrzebujemy mieć najlepszych ludzi i potrzebujemy mieć kapitał. No, bez tego mało możemy robić w kwestiach biznesowych. Na przykład, jeżeli byśmy chcieli wejść w branżę, załóżmy, związaną z medycyną, no to potrzeba ludzi, którzy o tym znają, i potrzeba pieniędzy. I nie mamy tych rzeczy dużo. Mamy już niesamowitych ludzi w naszych zespołach, natomiast nie mamy aż tak dużo, jakbyśmy chcieli tych ludzi. Też cały czas zatrudniamy i też finanse, więc pomyśleliśmy, co możemy zrobić. Damian, my jesteśmy dwóch, mamy 24 godziny, z czego do naszej dyspozycji mamy mniej, bo Damian trójka dzieci, czwarte dziecko w drodze, u mnie dwójka dzieci, masa innych aktywności, co możemy zrobić. Więc postanowiliśmy dawać grupę kapitałową, która będzie głównie operowała tym. My będziemy jak najtańsze pieniądze pozyskiwać z rynku w różny sposób, albo od firm, które będziemy przejmować albo budować, albo od inwestorów, albo od wewnętrznych akcji, bo na przykład w tej chwili jednym z najlepszych sposobów pozyskiwania kapitału jest tworzenie produktów online, więc też mamy pomysł oczywiście na pierwszy, który ruszy tą całą machinę produkt online. I potem pieniądze, które przyjdą, nie wypłacać sobie, ale przeznaczyć na inwestycje. Na inwestycje innych rzeczy, które będą nam przynosić pieniądze, które możemy potem reinwestować. I teraz będziemy robić to w różny sposób, głównie kupując aktywa, pasywa, ale też otwierając albo kupując firmy, które będą mogły na koniec dnia mieć jeden wspólny brand. Nad tym pracujemy dość ciężko, ale też, żeby wartości, które mamy, i ludzie, którzy są, mogli też wymieniać się doświadczeniami i wiedzą. I w ten sposób myślę, że budując to tak, jak mamy w pomyśle, nie pod względem szybkiego wypłacenia wszystkich pieniędzy sobie, ale na zasadzie długoterminowego budowania wartości tej spółki, będziemy w stanie znaleźć najlepszych ludzi, będziemy w stanie pozyskać najlepszych ludzi do współpracy na różnych zasadach, czy to będą jako pracownicy, współpracownicy, partnerzy, etc., etc. I mamy wielką nadzieję, że ta machina ruszy, więc już niedługo Mazuko Media będzie powstawało, też już ruszyły prace nad Long Life Project i tak dalej, i tak dalej. Bloczki ruszają, mamy plan. Oczywiście, jak to na początku działania firmy, jest dużo elementów, które trzeba poukładać, więc ten plan jeszcze nie jest tak bardzo seksowny, jakbyśmy chcieli. Natomiast wiemy, które elementy mamy wykonać, bo już parę firm otwieraliśmy. Wiemy, co musimy zrobić, żeby maszyna ruszyła. Pozyskać tani kapitał, inwestować ten kapitał, żeby przynosił więcej kapitału, i wtedy któregoś dnia może będziemy mogli robić większe zmiany w Polsce i na świecie. I teraz mała rada na koniec, jeżeli myślisz o otwieraniu własnego biznesu albo rozwinięciu się w danej branży na pracę na etacie, etc., to polecam poszukać książek albo kursów, które są rekomendowane przez osób, które w danej branży się rozwijają, i po prostu przeczytać, zauważyć, które rzeczy się powtarzają, które rzeczy mają sens według Ciebie, bo każdy ma troszeczkę inne spojrzenie, i zacząć je wdrażać, bo ludzie, którzy uzyskują sukcesy, czy to w sporcie, czy to w biznesie, czy w czymkolwiek innym, to są ludzie, którzy nie czekają, aż będą idealne warunki, albo gdy będą w całą wiedzę świata, ale zaczynają działać. Nie przebiegnie się maratonu, jeżeli nie zrobiliśmy pierwszego kroku. Coś w tym stylu. Tak więc dzięki za dzisiejszy dzień. Jeżeli mogę coś Ciebie jeszcze wyjaśnić, daj znać. Natomiast jeżeli myślisz o budowaniu swojej grupy kapitałowej, polecam How to Get Rich, The Outsiders i Good to Great. Dzięki i do zobaczenia jutro.